Paulina Kuczera, witam i zapraszam na kolejny odcinek Tarnowskiego Przeglądu Kulturalnego. A oto skrót wydarzeń, jakie przygotowaliśmy dla Państwa. Pierwszy tarnowski konkurs krasomówczy, Znam Tarnów, czyli wielki test wiedzy o mieście, afrykańskie dźwięki w tarnowskiej PWSZ oraz uroczysta gala 32. Tarnowskiej Nagrody Filmowej. Za nami pierwszy tarnowski konkurs krasomówczy zorganizowany z inicjatywy Pałacu Młodzieży w Tarnowie. Udział w nim wzięli uczniowie tarnowskich szkół. Tak, jest to pierwsza edycja konkursu, pierwszy tarnowski konkurs krasomówczy o buławę hetmana Jana Tarnowskiego, dedykowany tarnowskiej młodzieży, uczniom tarnowskich szkół w wieku od 12 do 19 lat. Wzięłam udział w konkursie, ponieważ chciałam się sprawdzić. Chciałam wyjść, powiedzieć coś mądrego, może zainteresować się też bardziej tematem. A jego tematyka doskonale wpisuje się w obchody setnej rocznicy odzyskania przez Polskę niepodległości. Tematem tegorocznego konkursu jest myśl Ignacego Jana Paderewskiego. Walczyć o ojczyznę to największy obowiązek i największy dla Polaka zaszczyt. I na ten temat młodzież przygotowała sobie wystąpienia publiczne. Konkurs w zasadzie jest trójetapowy, bo pierwszym etapem był etap szkolny i na tym etapie zostali wyłonieni najlepsi mówcy, którzy zostali zgłoszeni do dzisiejszego finału. Poznaliśmy laureatów trzeciej edycji konkursu Znam Tarnów – Wielki test wiedzy o mieście. Do udziału w konkursie zgłosiło się 56 śmiałków. Bardzo dobra lekcja wspólnego przeżywania tych naszych doświadczeń, a dla wielu będą te szczegóły, które ujawnimy w pytaniach, bo one będą wszystkie opublikowane w internecie. To będzie dobra lekcja dla każdego, kto chciałby śledzić historię naszego wspólnego życia, budowania historii przez lata. Test nie tylko sprawdzał wiedzę, to także świadectwo utożsamiania się z naszym miastem, które ma piękną historię. Zwycięzcą tegorocznej edycji został Paweł Chwał, dziennikarz Gazety Krakowskiej z wynikiem 99 punktów. Miejsce drugie wywalczyła Justyna Chwał, a trzecie Ewa Borowska-Sądowicz. W Państwowej Wyższej Szkole Zawodowej w Tarnowie Piotr Czarniecki spotkał się z tarnowianami, aby opowiedzieć o swojej podróży, jaką odbył do Afryki. Pojechałem tam na ponad 2 tygodnie grać na bębna. To był główny cel, ale przy okazji robiłem dużo zdjęć. Pojechaliśmy w sumie z ekipą 9-osobową. Głównie grać na bębnach. I to robiliśmy przez prawie wszystkie dni, non-stop. Dostaną na pewno porcję wiedzy na temat właśnie podróży Piotrka do Afryki, na temat tego, co tam przeżył, co widział, co zobaczył. I na pewno dostaną nową umiejętność, poznają kilka podstawowych rytmów bębniarskich, może zaszczepią sobie właśnie chęć nauki dalszej, co też jest możliwe właśnie przy pomocy niezłego cyrku. Piotr Czarniecki zwrócił uwagę m.in. na różnice gry i sposób wydobywania dźwięków przez afrykańskich muzyków. Jedną z nich są towarzyszące jej niezwykłe emocje. A nie potrafimy wydawać takich dźwięków z bębna. Wiadomo, że jak ktoś długo gra, może dużo więcej niż ludzie, którzy dopiero zaczynają, ale jak oni grali, to wydawało się, że to jest zupełnie inna jakość. Za nami 32. edycja Tarnowskiej Nagrody Filmowej. Podczas uroczystej gali, która odbyła się w kinie Marzenie, wyłoniono laureatów i wręczono nagrody. Ten festiwal jest znakomity, dlatego że tworzą go pasjonaci. Tworzą go ludzie, którzy naprawdę kochają kino i kochają sztukę, więc no, nie może tu być źle. Tutaj panuje super atmosfera, tutaj nie ma zblazowania. Przychodzą do kina Marzenie, podkreślam, 105 lat ma w tym roku, ludzie, którzy naprawdę kochają tę sztukę filmową i o to im głównie chodzi. Świętują, przychodzą licznie na spotkania, zadają pytania, chcą dużo wiedzieć. To są ludzie ciekawi świata, ciekawi tej myśli, którą przekazał twórca w swoim filmie. Zwycięzcą Nagrody Głównej Grand Prix, statuetki Maszkarona i 20 tysięcy złotych został Paweł Maślony za film Atak Paniki. Nagrodę wręczył przewodniczący jury 32. Tarnowskiej Nagrody Filmowej Janusz Zaorski. To jest miłe, dostawanie nagród jest zawsze miłe, ale ich odbieranie jest trochę niezręczne, bo to trzeba się właśnie eksponować i wychodzić do ludzi.
i występować i rozmawiać przed kamerą. Więc tak, ale to jest miłe doświadczenie generalnie, zdecydowanie. No. Zwieńczeniem gali 32. Tarnowskiej Nagrody Filmowej był koncert Hanny Banaszak. Więcej informacji na temat zbliżających się wydarzeń kulturalnych, jakie odbywać się będą w naszym mieście, znajdą Państwo na stronie www.kultura.tarnow.pl. A dziś to już wszystko. Dziękuję za uwagę i zapraszam za miesiąc.